działania władz miasta w 5 działach. To będą nowe inwestycje rowerowe, które zostały wykonane, czyli drogi rowerowe. 5 miliardów złotych, czyli 2,5-roczny budżet Gdańska. No, to są wydatki inwestycyjne chyba najwyższe w historii Gdańska, którą jesteśmy w stanie w ogóle objąć wyobraźnią historyczną przeszłość. Oczywiście ci wchodzą na drogę rowerową za rowerzystką widzimy pieszych. To jest błąd projektowy, który w wielu miejscach się pojawia. To są wszystko szczegóły, które tak naprawdę powodują, czy te pieniądze są wydane dobrze, czy tylko średnio, czy słabo. Poproszę następny ekran. Do bezpieczeństwa rowerzystów. To nie oni mają tu ustępować pierwszeństwa, to nie oni mają tutaj zwolnić, tu powinni zwolnić kierowcy. Proszę o następne zdjęcie. Dobudowano takie... Zespół przypadków wpadek, tak aby inwestorzy zastępczy, czyli Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska i Zarząd Ruchu Zieleni, drugi raz jak będą w drodze przetargu, bo przypomnę, że projektantów się wybiera w drodze przetargu, nie na zasadzie, czy ktoś jest dobry, a więc niestety to są ograniczenia polskiego prawa. Także naprawdę mamy się czym pochwalić. Możemy jeździć swobodnie po całym rowerowym Śródmieściu. Możemy jeździć swobodnie po wielu ulicach w Gdańsku. Rodziny, a nie kupy. Tak, rodziny. A teraz następny punkt programu. Jeśli jest z nami, nie dojechali, prosimy jeszcze o chwilkę. Odczytamy te postulaty. Być może doszło do jakiejś kolizji terminów. Odczytamy te postulaty i przekażemy. One są bardzo krótkie, to są 3.